Doniesienie do prokuratury złożyło Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski. W sprawie zostało wszczęte śledztwo dotyczące znieważenia godła polskiego poprzez umieszczenie grafiki prezentującej wizerunek nagiej kobiety na tle orła białego. W czasie wernisażu, który miał miejsce w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu 24 stycznia bieżącego roku, podczas wernisażu grupy artystycznej Łódź Kaliska. Prokuratura Rejonowa Radom Wschód wszczęła śledztwo z artykułu 137 Kodeksu Karnego – publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwa. Ten artykuł przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku.